Katarzyna Nowocin-Kowalczyk w Matrixie ziemskich bogów. Późne popołudnie któregoś dnia w środku tygodnia. Nie ma znaczenia, co to za dzień. Któż bowiem liczy czas, kiedy ten czas się zatrzymał? Dzień powszedni stał się niedzielą, a niedziela środą. Noc dniem, a dzień nocą. Zegar jakby stanął w miejscu, chociaż przecież odlicza ten swój czas miarowym tik-tak, tik-tak. Co jest prawdą, a co iluzją jest? Co snem, a co jawą? Zawieszeni w Matrixie. Spontanicznie podjeżdżasz do pobliskiego parku. Brama wjazdowa zamknięta na 5 kłódek. Mimo to wchodzisz, wszak jest to park miejski, nieogrodzony. Po prostu, podobnie jak inni, zostawiasz samochód przy głównej ulicy. W parku ludzi wielu, z dziećmi, z psami, z przyjaciółmi, rodziną lub samotnie. Część z nich jakby przeniosła tu swoje życie. Pracują na laptopie, malują, piszą, biegają, ćwiczą. Grają w piłkę, w badmintona, spacerują, łowią ryby, piknikują na trawie. Albo zwyczajnie siedzą na ławce i delektują się pięknem natury, krzykiem gęsi, śpiewem ptaków i ciszą. Żyją. Ludzie wolni i bez masek. Przechodzisz obok placu zabaw dla dzieci. Zawsze było tu gwarno i dużo spontanicznego, radosnego śmiechu. Teraz plac został otoczony prowizorycznym płotem. Zakaz wstępu. Jakby ktoś mówił: hej, dzieci! Nie wolno wam zbliżać się jedno do drugiego. Nie wolno wam bawić się razem ze sobą. Zapomnijcie, że jesteście dziećmi. Zapomnijcie o waszej dziecięcej radości. Wychowamy was na zimnych, bezdusznych robotów. Bo tylko zapomnienie tego, czym jest radość, da wam prawdziwe szczęście. Macie być częścią naszego Matrixa. Macie nie wiedzieć, czym jest samodzielne myślenie. Macie się bać. Macie być baterią dostarczającą energię. Macie być maszyną. I te dzieci, patrząc na to, co dzieje się dookoła, choć przecież nie rozumiejąc, widząc reakcje swoich rodziców oraz innych dorosłych, słysząc po wielokroć powtarzane 3 słowa – wirus, korona, śmierć. Te dzieci zaczynają się bać. Ich dzieciństwo właśnie jest zabierane. Albo już zostało zabrane. Właśnie stają się niewolnikami i postaciami w czyjejś grze. Kukiełkami pociąganymi za niewidzialne sznurki, podobnie jak ich przestraszeni rodzice. Wirus strachu został zaszczepiony w ich podświadomości. I odtąd strach będzie rządził ich życiem oraz ich decyzjami. Właśnie stają się częścią Matrixa, stworzonego przez tych, którzy ogłosili się bogami tego świata, a których rodzice tychże dzieci za bogów uznali i pokłon im złożyli. Dobrowolnie. I dobrowolnie dali się w Matrixie zamknąć. I do tegoż Matrixa przyprowadzili swoje dzieci. Do Matrixa rządzonego przez strach. Gdzie maska zamyka usta. Dzieci z obozu koncentracyjnego oglądającego świat zza krat, ogrodzeń lub za szybę. Dzieci,
które wyrwano z przedszkoli, szkół oraz naturalnego środowiska. Pozbawiono kontaktu z rówieśnikami w realnym świecie. Stworzono im Matrix. Bo te trzy słowa brzmią tak, jak kiedyś dla innych dzieci brzmiały słowa Hitler, wojna, śmierć. A dla jeszcze innych Stalin, Syberia, śmierć. A dla jeszcze innych komunizm, więzienie, śmierć. Bo ten, kto ma koronę, decyduje o twoim losie, o twoim życiu i śmierci. A bogowie, produkując coraz to nowe, absurdalne zakazy i nakazy oraz używając swoich tub medialnych, licznych heroldów i zawsze lojalnej sekcji specjalnej, krzyczą: nie wolno ci wychodzić na plażę, nie wolno ci wchodzić do parku, nie wolno ci wchodzić do lasu, nie wolno zbliżać do rzek, jezior oraz innych zbiorników wodnych, nie wolno ci oddychać. Natura i świeże powietrze to dla ciebie śmierć. Tylko my możemy cię uwolnić naszą szczepionką. Bo ci bogowie wiedzą, że jeśli to zrobisz, to uodpornisz się w sposób naturalny i żadna sztuczna szczepionka nie będzie ci potrzebna. A to oznacza brak kontroli nad tobą, twoim życiem i twoim umysłem. A im głośniej krzyczą, im więcej zakazów i nakazów wprowadzają, tym bardziej pokazują swój własny strach. Bo strach kontroluje i krzyczy. Strach kontroluje, bo sam się boi. Strach krzyczy, bo jest tylko strachem. Strach żywi się strachem. Zapytasz, czego boją się ziemscy bogowie? Ciebie się boją. Nas się boją. Boją się naszej siły. Boją naszej mądrości. A przede wszystkim boją naszej miłości. Bo sami kochać nie potrafią. A miłość zwycięża wszystko. Bo miłość to wolność, zaufanie i współpraca. Miłość to budowanie dobra wspólnego. Miłość nie zna strachu ani kontroli. Więc mówią ci bogowie, nie wolno ci zbliżać się do nikogo. Nie wolno podawać ręki. Nie wolno przytulać. Rozmawiać też nie wolno. Rozmawiać wolno tylko za pośrednictwem komunikatora, telefonu lub komputera, za pomocą których mogą kontrolować każde wypowiedziane przez ciebie słowo i programować cię, podsyłając odpowiednie informacje i reklamę. Boją się bogowie, że miłość i mądrość, które są w nas, pokonają ich komputerowe programy, ich bezduszny świat materii i robotów. Boją się, że możemy się zjednoczyć i jednym dmuchnięciem strącić ich z Olimpu. Pytasz, kiedy skończy się pandemia, a raczej jej iluzja? Wtedy, kiedy ludzie pokonają swój strach i zrzucą maski z twarzy, kiedy przestaną wierzyć w iluzję, kiedy wyjdą z Matrixa, kiedy swoim strachem przestaną karmić wężobogów, kiedy przeciwstawią się. Im bardziej się boisz, tym bardziej karmisz wirusa strachu, tym bardziej staje się on mocny. Dajesz mu berło, sadzasz na wysokim tronie i mówisz: jestem twoim poddanym, rządź mną.
Jeśli jeszcze tego nie rozumiesz, jeśli jeszcze tego nie widzisz, jeśli szum informacyjny i strach przysłoniły ci oczy i głowę, to już wkrótce możesz doświadczyć tego, że ktoś wejdzie do twojego domu, zabierze twoje dziecko lub odseparuje cię od twojej rodziny tylko dlatego, że akurat będąc w strachu odkaszlnąłeś ślinę i usłyszysz: jesteś chory i zaszczepią cię wbrew twojej woli. Zabiorą ci nie tylko twoje dziecko, ale też twoją wolność, łącznie z wolnością do samostanowienia o własnym ciele, i zabiorą twoje prawa, tak jak to robią teraz, krok po kroku. A jeśli nie będziesz posłuszny, zabronią podróżować, pracować, tudzież robić zakupy w sklepie. Nie przyjmą twojego dziecka do szkoły lub przedszkola. I to wszystko za twoim własnym przyzwoleniem. Dobrowolny obóz koncentracyjny. I to już się dzieje. Bo to jest walka o koronę, koroną zdobywana. Bo kto ma koronę, ten ma władzę nad światem. Pytam, kiedy wreszcie obudzisz się z tego snu, który uznałeś za jawę? Kiedy zobaczysz, że to, co uznałeś za prawdę, jest tylko zwykłą gównoprawdą, kolejnym programem, iluzją, filmem wyświetlanym przed twoimi oczami? Zapytasz, jak poznać, co prawdą, a co hipnozą? Stań z boku. Stań się obserwatorem. Zadawaj pytania, kwestionuj swoje własne odpowiedzi i wszystko, co podaje system. Bądź otwarty na różne odpowiedzi. Dopuść różne możliwości, bo to, co słyszysz, to tylko czyjeś opinie, na podstawie których budujesz swoją iluzoryczną prawdę. Słyszysz to, co chcesz usłyszeć. Słyszysz to, co potwierdza twoje własne przekonania. Słyszysz to, co hipnotyzer chce, abyś usłyszał. Bo kłamstwo, powtórzone 1000 razy, staje się prawdą. Tylko czy ta prawda, którą uznałeś za prawdę, na pewno jest prawdą, czy tylko zwykłą gównoprawdą? Hipnoza sprawia, że stajesz się ślepcem i stajesz się głuchy, stajesz się maszyną, robotem, zdalnie sterowanym komputerem. Co możesz zrobić? Nie wierz swoim uszom i nie wierz swoim oczom. Obserwuj i poczuj, co mówi twoje serce, twoja intuicja. Bo tylko tam je znajdziesz, kiedy odrzucisz strach. Prawdę znajdziesz w twoim własnym sercu. Kiedy to, co słyszysz, przepuszczasz przez własne emocje i dotychczasowe przekonania, jesteś tylko programem, postacią w grze, której daje się iluzję samodzielnego myślenia. Informacja to impuls elektromagnetyczny, który pobudza odpowiedni klawisz w twojej głowie, który twój mózg interpretuje. Informacja sama w sobie jest neutralna. To ty wkładasz w nią swoje własne emocje. A dopóki tkwisz w strachu, tkwisz w Matrixie. A czym jest prawda? Zapytasz. Załóżmy, że masz przed sobą dwóch naukowców z tej samej dziedziny, noblistów, podobnych wiekiem i dorobkiem naukowym. I każdy z nich ma zupełnie odmienną opinię od drugiego w tej samej kwestii. Któremu z nich uwierzysz? Powiem ci, co zrobisz. Będziesz zagubiony, zdezorientowany,
Nie będziesz wiedział, co myśleć. Twój system się zawiesi. I co zrobisz? Masz kilka opcji. Jedna z nich to ta, że uwierzysz temu, którego bardziej polubisz. Temu, który bardziej spodoba ci się wizualnie lub którego sposób mówienia będzie bardziej oratorski. Fakty nie za bardzo będą cię interesować, a nawet jeśli będą, to skorzystasz z nich wybiórczo. Zobaczysz i usłyszysz tylko to, co chcesz zobaczyć i usłyszeć, co pasuje do twoich własnych przekonań. Przede wszystkim jednak będziesz kierować się sympatią, bo sympatia to potężne narzędzie wpływu na ludzi, narzędzie manipulacji. Możesz też sięgnąć po inne rozwiązanie, albo po wszystkie jednocześnie. Otóż poszukasz sobie trzeciego autorytetu, a będzie nim telewizja głównego nurtu, czyli tuba władców tego świata. Potężne narzędzie manipulacji i propagandy. Czarodziejska różdżka w rękach hipnotyzera. I będzie nim na przykład znany polityk, oczywiście ten, z którego partią sympatyzujesz. A może to będzie znany dziennikarz, biznesmen, a może informatyk? A może po prostu wszystko wiedząca, przestraszona koleżanka, kolega lub sąsiad? Jednak wciąż będziesz wierzyć, że podjąłeś decyzję samodzielnie. A w rzeczywistości wybierzesz strach. A raczej strach wybierze za ciebie. Bo strach jest w tobie. Uznasz za prawdę to, czego się boisz. I będziesz atakować tych wszystkich, którzy widzą inaczej. Odmówisz im prawa głosu. I nazwiesz nawiedzonymi wyznawcami teorii spiskowych. Zapomnisz, że jak historia długa i szeroka, to właśnie władcy i ziemscy bogowie tego świata stworzyli wszystkie teorie spiskowe. Witaj w Matrixie. Właśnie stałeś się członkiem lojalnej sekcji specjalnej. Niewolnikiem, owcą w stadzie, robotem. Pamiętasz film Seksmisja Juliusza Machulskiego? W tym świecie na pozór dominowała nauka. A to i to jedynie słuszna, wyznaczana przez jedynie słuszny głos władzy. I to właśnie w tym świecie panowała permanentna inwigilacja oraz przekonanie, że na powierzchni nie można oddychać. A może tak naprawdę to była niby nauka, iluzja, Matrix. Wszak Kopernik była kobietą, ekscelencja. Okazała się być kastratem udającym kobietę. Kobiety zarzekały się, że są zaszczepione i uodpornione na wirusa, jakim jest mężczyzna, a jednak szybko miłości uległy. Bo natury nie oszukasz. Natura zawsze zwycięży. A czym jest natura? Natura to stwórca wszechrzeczy. I kiedy bohaterowie wyszli w końcu na powierzchnię matrixowego świata w tych swoich kosmicznych kombinezonach, zaczęło im brakować tlenu. Był w nich strach. Bali się oddychać, bo bali się powietrza. W końcu jeden z nich zdjął kask, zdjął maskę i zobaczył, że to wszystko, co im powiedziano, było kłamstwem. Prawda, w którą uwierzyli, okazała się gównoprawdą.
iluzją. Odetchnął Max pełną piersią, wciągnął w płuca czyste, życiodajne powietrze i wykrzyknął uradowany. Uratowani, uratowani jesteśmy. Bocian, patrz, Bocian, jak on żyje, to znaczy, że my też możemy. Bocian, Bociuś. Wirus zniknie, kiedy przestaniesz się go bać. Kiedy zaufasz naturze i lub mądrości Stwórcy Wszechrzeczy, jakkolwiek to nie nazywasz. Wirus zniknie, kiedy przestaniesz się go bać. Wirus zniknie, kiedy rozwalisz ten prowizoryczny płot na placu zabaw. Wirus zniknie, kiedy zrzucisz kaganiec z twarzy i powiesz głośno: dość, jestem wolnym człowiekiem. Dopóki dajesz się zastraszyć, jesteś niewolnikiem Matrixa. Sam znajdź odpowiedź, kim jestem i kim chcę być. Jaki świat przekażę mojemu synowi i mojej córce? Matrix to władza. Władza to kontrola. Kontrola to strach. Strach to niewolnictwo. A niewolnik ma zasznurowane usta symboliczną maską. Bo niewolnik głosu nie ma i nie ma praw. Niewolnik jest tylko owcą w zagrodzie. Niewolnik nie znaczy nic. Kim jesteś? I kim chcesz, aby było twoje dziecko? Żyjącym w strachu niewolnikiem? Czy wolnym człowiekiem?